Reforma edukacji weszła w życie z dniem 1 września. Zmiany dotyczące przekształcania szkół, zatrudnień nauczycieli są trudne, zawiłe i relatywne w zależności w jakiej sytuacji znajduje się dany samorząd. W naszym regionie oprócz przekształcenia gimnazjów na szkoły podstawowe niewiele się zmieni. Wyjaśniała nam to pani Iwona Kaca, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Myślę, że bardzo ważną informacją dla wszystkich Państwa będzie to, że została zachowana sieć wszystkich szkół. Reforma, która została wdrożona od 1 września, nie przyniosła żadnych zamknięć czy wygaszań którejś ze szkół. Wszystkie szkoły funkcjonują, wszystkie szkoły, o ile to było możliwe i nie było to związane z reformą, tylko z organizacją placówek, mają zatrudnienia dla wszystkich swoich pracowników i to jest pewnie ta najważniejsza informacja dla wszystkich Państwa. Bardzo często w szkołach biblioteki są miejscem, gdzie dzieci czekają na rodziców lub korzystają z zasobów multimedialnych szkoły, w tym m.in. komputerów. Po uchyleniu uchwały z 2002 roku dotyczących zatrudnień bibliotekarzy, powiat będzie przypatrywał się szkołom indywidualnie i adekwatnie do potrzeb zatrudnień nauczycieli bibliotekarzy. Była to stara uchwała, tak? Uchwała z 2002 roku, która określała ilość uczniów i na tej podstawie jakby organ prowadzący zatwierdzał ilość etatów bibliotekarzy. Zarząd powiatu w Kutnie, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uchylił tą uchwałę. Skutkiem jej będzie to, że oczywiście będziemy bardzo dokładnie analizować potrzeby każdej szkoły i tam, gdzie będzie taka potrzeba, będziemy przywracać etat bibliotekarza w pełnym wymiarze czasu pracy. Oczywiście bardzo to pomoże i usprawni działania szkoły i dostęp młodzieży też do wszystkich środków, które zawiera taka biblioteka, ale też i tych multimedialnych.